I panie, żelaza zaraz zacznie brakować. Już mi zostało 50. Jak z tymi ulepszeniami. Dobra, ten jeden mogę teraz zrobić. Niech się robi. Czekam na tłoki. Ja zaraz wracam. A tą pompę jakąś robić ci, czy nie? Nie, poczekaj na razie. Dobra. Co to jest wooden elevator? To jest winda. No. Co to potrzeba? Jakieś cellulose fiber. Robisz coś takiego? Łatwo to się robi? A? Ile tego potrzebujesz? Cztery ci powiem. Potrzebne na jedną windę. I cztery gearboxy potrzebuję. A, i silnik. No, z silnikiem to już troszkę ciężej. Cześć, zaraz ustawię ten, że to się robiło. To się robi z tych. Z tych drewnianych resztek, tak? Także no bo to nie jest jakiś drogi biznes. Nie powiem, że to jest problem zrobić silnik, ale nie wiem, czy nie szkoda tych materiałów. Gdyby mi się wbił ten siódmy poziom, to bym już pyknął. Idę chyba wasze wanny postawię wszystkie w mojej łazience, może coś to da. Powinno pomóc, nie? Nie, chyba umniejszy ci. Nie da ci full, ale nie wiem. No ale to spróbować. Zawsze coś. Zawsze. Jest 97. 98, dobra. Pierwsza dała 5, druga chyba 3, a trzecia 1. A to. Dobra, to teraz skąd ja wodę na pustyni wezmę? No masz tam rzekę przecież obok. Jest, jest. Raz. Zaczyna martwić ten industry. Ja nie wiem, czy ja drugiego tego nie wybuduję jakiegoś. Drogę przebuduję, a tu chyba przy samej rzece sobie postawię warsztat taki. Drugi. Nie wiem, co tam będzie w tej elektryce i tamtym tym. Industry. 50 rur potrzebuję. Do samego źródełka będę wodę brał, a będę wylewał tam z drugiej strony, do morza. Ty no właśnie, no ale co ja z tą wodą, co mi będzie przelatywać, mam robić? No to zanieczyszczona będzie? Raczej tak. Czytaj tam, co jest napisane. No to zaraz zobaczę. Co? Ty? Będzie się poziom morza podnosił? Jak? Nie może. Jak będzie temperatura się zwiększać, CO2 za dużo, to powoli będzie się poziom morza zwiększyć i zalewać będzie nas. No ale tu nie ma nawet tych, jakichś lodów, żeby się roztapiały. To skąd ta woda? Będzie zaleje cię tam, kukli. No ja mam taki sam poziom jak wy. Nic się nie śmiej. Ja wał pierdzielny i tyle. To się buduje, zbuduje mur jak Andy Anderson. Tak. Nie masz tam jakiejś oczyszczalni ścieków?
No to mam tą oczyszczalnię, co ci mówiłem. Dzięki podcast za guścika. Assembly, tak? Gdzieś jest, czy gdzie? No, ja to mogę robić. Jakiś waste filtr. A, to no, jest to? Tak. Ale powiem ci, że to się składa z jakiegoś cementu i to się prawdopodobnie robi w tym nowym piecyku. No. Ten cement, to trzeba tą cementownię jeszcze zbudować. Ja pierdzie. A tłoki już są. Ulepszenie jest. Komu to ulepszenie teraz? Ja już nie potrzebuję. Na razie. No, to mnie możesz dać. Ale to ja zaraz przyjdę w sumie. Dobra. A drzewa potrzebujesz coś? Możesz podejść, bo ja to co chwilę używam do czegoś. Takiego zwykłego? Tak, no dobra. Ale tu mi jeszcze tego zostało drzewa. To ci taczkę przywiozę. O, jak ja mam... Ja nic, prawie nie mam tego drewna. Gdzie to się podziało? Ze stakami może zostało. Dobra, kolejne 8. A dużo tłoków. Wtedy brałeś tego drzewa? No staka też jednego. Ale wcześniej jeszcze miałem dużo, co brałem. No, ale już poszło. Masz, Kamil, coś tych rurek jeszcze? Czekaj. Kurde, zapomniałem roboty dać. Robią się. 13, nie, 23. Dobra. Weź zahaczmy, weź od niego może tych rurek, jak idziesz. Dobra. Bo żelaza to pewnie nie ma. Czy jest coś? No, 30 jest. No to jak można, to... bym się poczęstował. Nie, no właśnie, tak średnio można. No nie... nie. Bo pipy z niego robię. A to nie wyprodukuje się na bieżąco? No zaraz się skończy produkować właśnie, o to chodzi. Chociaż nie, dobra, jeszcze jest. Wyprodukuje się. Ci rzucę. Musisz najechać na meteoryt i tam po czasie się pojawia. Muszę te robić jeszcze. Cały czas ulepszenia mechaniczne. Drewno. Koła i wiatraki. W ogóle muszę się iść, Kamil, do ciebie naprawić. Jeszcze. Potrzebuję bardzo dużo żelaza, muszę zrobić 20 ulepszeń z inżynieringu. Masakra. Możesz iść pokopać, jak ci się nudzi. Co? Żelaza? Właśnie muszę, czekaj, ulepszenia muszę porobić. Tutaj najpierw.
Kto tą dziurę zostawił? No ja nie wiem. Ja idę eksperymenty robić z wodą. Ten co jeszcze wodę zepsuje. Rurki, nie? I irona. No i żelazo. Czy ty masz no w tym składzie wszystko. Wszystko przygotowane. Skład zapasów jest przygotowany, ser. Tylko 40 tego żelaza, tak? Tak. 40 aż? Nie, go tylko. Jeszcze podjadę po te, po mięso później kamień. A właśnie, a dla mnie jakieś kiełby do smażenia coś jest? Ja już nie zmieszczę. Właśnie, kiełby, miałem rzucić robotę do kiełb, dobrze, że przypominasz. Nie ma, dopiero będą się robić. 20 tych, co gdzieś tam mam, skitrane, ale to stare, nie będę ci dawał. Świeżutkie. Tak, parę dni, poczekaj na świeżynkę to. Z 2 godziny i 40 minut będzie się robić takie łasa. Faktycznie śmiesznie to wygląda, jak ten. Jak skręca. Dawaj, zrzucaj to. Tutaj. To bier, panie. Dałeś mi dostęp? Tak. Tu mamy. Dobra, drewno. Dywany? Tak. No i dywany dobre. Na salony. No i dobrze, kurczę. Teraz będzie. Expik. Co ja ci miałem dać? Już nie pamiętam. A, ulepszenie. O. Czego ty to zrobiłeś? Co? Czego ty to zrobiłeś? Żelaza. No ale to nie było w inżynieringu? No. No ty cwaniak, inżyniering sobie zrobiłeś. Znaczy nie inżynier, no inżyniering ten podstawowy. Patrzcie, pokryją mu inżyniering sobie robi. Ja tak, Kamil? Miałem 9 gwiazdek na sezon. Kamil też ma. Wiesz, wami taki gra. Że tylko ty masz uprawnienia? Tak. Jeszcze no, trochę i w ogóle będziemy sami grali. No jeszcze mam 4 gwiazdki do zadania. Ja mam 8 nie gwiazdek. A ten. A ja mam 9. Ty masz, a masz tego ten upgrade może? No jest włożony. A dobra. Coś jeszcze miałem wziąć od ciebie? Właśnie, chyba nie wiem. Jeszcze? Chyba nie. No to wydechło do góry. Nie, bo ten. To, bo to jest na węgiel. To cześć szefu. Nała. Ty no, tą wodę to ja chyba zaraz rowem doprowadzę. Przecież to się zbuguje gdzieś zaraz i nie będzie dalej płynąć. No, jakoś mi się nie buguje. Trzeba fachowca. A bo teraz jak potrzeba, to już wiesz. To już się nie buguje. Ty dywany gdzie się chce można położyć? Tak. Nie no, na ziemi raczej połóż. A czemu nie na ścianie? Każdy prawidłowy dom tak ma. A wiem co ci miałem dać. Już pojechałeś? No, a co myślisz? Wanny. No, no to fajnie. Nie, bo ja nie mam gdzie tych dywanów już kłaść. Tak, wszystkie w jednym pokoju będą. Gdzie ty tam tą kiełbasę masz? No ona się robi dopiero.
Gdzie ona się wrzuca? No nie wiem, gdzieś się wrzuca. Podejdź do stołu, to będziesz. Czemu pod meblami nie można położyć tego dywanu? No gdzieś do skrzyni jakiejś tam. Nie wiem gdzie. No widzę. Wy tam, ile się zrobiło? 28. Ale to wezmę też te mięso, czekaj. Scrap meat to nie. Nie, scrap nie. Resztę bierz, tylko scrap nie bierz. To wezmę, tą kiełbasę też. Chociaż tam jest jeszcze takie, co tylko ja chyba mogę jeszcze przerabiać trochę. A nie wiem jak się nazywa. Czy urządzisz to zapraszam na melanż? Będą dziewczyny, alkohol. A kurczę. Patryk robi imprezę jak się urządzi w domku swoim. Tak? Tylko drogę bym musiał. Co, no, jakiś no, tam bojak musimy, przyjedzie po nas, czy co? Musimy morze przepłynąć. No, to nas odwiezie od niego później. Zobacz tu, jak będziesz przejeżdżał do siebie, jak ja tu kopię. Normalnie rów z wodą. I normalnie działa. Zaraz zamienię tą pustynię w płazę. Ty, czekaj, jak nie mamy tego do ropy jeszcze, to na co będzie ten jeździł? Nie wiem, jak to robi. Na węgiel. Będzie stał w miejscu. Tylko przylas, nie? Z czym ty tu mi? To już zepsuł? No już mi się woda zbugowała. A było dobrze, elegancko sobie szedłem do przodu. Ech. A ja nic tu nie zrobiłem. Weź, bo ty tu... Duch pomtrzesz w ogóle po tej ziemi jeździsz. Gdzie to w ogóle ciągniesz? No do siebie. Co ja ci miałem zrobić? Miałem ci zrobić... A, miałem windę zrobić. A nie przywiozłeś tego do windy. A co do windy, czemu? No ten celulosy. A, to robi się. A. Cztery gearboxy muszę zrobić. To zaraz po tę wannę przyjadę. To. Pław? No to będzie ciężko. Dobra, wszystko się produkuje. Czas na badania. A ile tego potrzebowałeś tam? 4 na jedną windę. No trzeba się w takim razie pokest, dzięki, że wpadłeś, cześć. To 80 ci dam. Bo muszę jeszcze silnik zrobić, także tak szybko tego nie zrobię. Dobra. Jeszcze płytki trzeba zrobić. Zrobił ulepszenie, to robię drugą tam. Zgniatarkę. Prasownicę? Prasę. Prasę. Narzędzia ulepszone mógłby zrobić, ale w sumie to ciekawe czymś to się naprawia później. Chyba tymi steelbarami wtedy. Tak. To jest potrzebna steelbara. Potrzebna jest woda w piecu. No to trochę problem. No ale jak zmieni się temperatura i się podniesie poziom wody, to przecież ty przecież tą wodę będziesz pobierał. No to co za problem. No. Ale tyle samo ścieków będę dał. No nikt nie mówi, że tyle samo, może mniej. Trochę musi wyparować tego, żeby były, żeby poleciało w powietrze. Nie no, nie wiem właśnie. Mi się wydaje, że dziwne to jest jakieś. Nie będzie chyba tych odpadków.
No ale to miały być właśnie zanieczyszczenia powietrza, a nie wody. Więc nie wiem. Się zaczyna, chce się nowej technologii, już świat niszczymy. Kusi, kurde, tych ludzi, jak zawsze. Później powinni dać się możliwość postawienia rakiety i ucieczkę na Marsa. Najlepiej. No. Uciec od odpowiedzialności. Ładnie. Nie wiem, te akwedukty nie działają na wodę w żaden sposób. No bo pompę pewnie musisz mieć. No gdzie? Czekaj. To z tych próbowałeś akwedukty zrobić? Tych czego? No próbuję właśnie coś tu. Kombinuję z tą wodą, jak tu. Jak to działa? Kombinuj. W sumie można by było trochę akweduktu wybudować, tylko jak on działa? No właśnie, chyba trzeba po prostu zbudować akwedukt, mi się wydaje, i puścić w środku wodę i ona będzie jakoś się napędzać sama, może w taki sposób. Tak, ja wezmę sobie też cegłówki i pójdę zobaczyć nad wodę. Tych wiatraków też mi się nie mieści, może bym sobie jakąś wodę doprowadził. Faktycznie, woda idzie na raz, dwa, trzy, cztery, pięć klocków i jest wodospad się robi. No nie wiem, jak to działa. Chyba wiem. Zaraz to przetestuję w jakimś bezpiecznym miejscu, gdzie mogę sobie niszczyć. Miejsce. Nawet piasek ktoś tu już podbierał. Ta woda dalej już nie płynie. Tak głupie trochę jest. Kto to wymyślił? Ja nie wiem. Co tam, panie inżynierze? Czekaj, kombinuję. Tylko ten celulozę fiber potrzebowałeś? Czy jeszcze coś? Nie, tylko to.
No jest, ja mam. Co? Chyba będzie działać. Akwedukt ci się udało zrobić? Mhm. Jak to się robi? No trzeba wybudować taki akwedukt jakby, żeby w środku był tunel i woda nie spada wtedy. No właśnie to samo robiłem, chciałem przetestować. Ale no. Odkryty, nie? Wystarczy. Odkryty, no. No. Też mi się tak wydaje, że teraz dalej popłynęła. To nie wiem, czy nie... Czy jest spadek, czy nie ma spadku? Mi się wydaje, że nie ma. No to trzeba cegły robić. Cegła. No tak jakby spadało przy końcówce tego, mi się wydaje, akweduktu. Na ostatnim klocku. Jestem pewny. Gdzie ta wanna? Zaraz ci dam, już idę. Na razie expa mi nabijała trochę. A chcesz ziemi? Nie. No pola podobno robisz, żebyśmy mieli co jeść. A bo tak. Dobra, wziąłem wszystko. Mhm. Czekaj, idę po tą wannę. Cześć diabeł, witamy, hej. Siemanko. Cześć. Dzięki za buścika. Nagrzany silnik. Wrzucone. Nie wrzucone. To jest. Teraz się wrzuciło. Tam do tego strajda ci wrzuciłem to. Jeszcze 8 Kamil tłoków. Ma swoją wannę? Nie. Się w rzece myje. No, on tam ma akwedukcję się myje. No to jak nie potrzebuje, to jadę dalej. A jak tam z żelazem, jest już coś? No, przestało się robić żelazo już. Kurczę. Assembly line wrzuciłeś, tak? Czy jak to tam się nazywało? Cellulose fiber. No właśnie, to o to mi chodziło. Tak powiedziałem. No, powiedzmy. Ta winda. No ale jeszcze silnik muszę zrobić. No właśnie, 3 boilery na silnik. 15 płytek na jeden boiler. Jest. Same to robienie płytek to jest masakra. Hmm.
no gwoździć go trzy bojkami. Już robię. Nie ma sub. PTS2 multiplayer, więc wróciłeś. No spoko, witamy z powrotem. Teraz będziemy Goticzka grali, nie? Nostalgic Edition. Szczerze, to zwykłego Gotika dwójki się nie różni. Będzie 200. Oprócz tego, że najtrudniejszy poziom wziąłem i trochę ciężko idzie jak na razie, ale znajdziemy lepszą broń, to pójdzie szybko. Gwoździ potrzebuję. Jeden iron. Pełno gwoździ. A do tego te pipy klepać. Ile będzie tych gwoździ? 200. Więcej daj tam. No to zaraz, jak te się zrobią, to następne wstawię. To od razu wstaw. No od razu nie wstawię, bo nie mam irona już. To dobra, no to narobi się, to już będzie się robiło. Ja tak ustawiam, po co czekać. Szkoda czasu. Jakie zadzi drzewa? Musisz mieć taką motykę zrobioną. I ziemi robisz pyk i na przykład sadzasz żołędzia. W ziemię. Nasiono w sensie, nie? Żebyś nie zrobił czegoś dziwnego. Dobra. Nie mam gliny już. Czekam, aż mi się wbije ten siódmy, ale chyba się nie wbije. Zastanawiam, a może by to zrobić? A zrobimy sobie. Jak się robi? Upgrade będzie? Będzie. Możesz sadzić też rośliny bez znajomości rolnictwa? Tak, tak, można sadzić. Tylko trzeba wiedzieć jakie, gdzie tam. A chyba rolnik może jakoś to sprawdzić, ale nie jestem pewny. Albo może na mapie da radę jakoś sprawdzić sobie czy coś. Nie wiem, szczerze mówiąc, się nie zajmuję tym. Na przykład borówki muszą też w jakichś konkretnych miejscach rosnąć, albo jakieś inne warzywa. Drzewa też są na odpowiednie biomy. Żelazo by się przydało. Znowu. Rurki też się kończą. Kopalnia jest otwarta, właśnie dałem autoryzację. No ale to musisz mi dać ten. Narzędzia naprawić, nie mam kilofa. Kloty mi się skończyły od chewu. Ja te upgrade'y robię z tych wiatraków i kurczę. Kończyły mi się. Jak to możliwe? Także dawać, ja tu ci te narzędzia przyklepię, bo ja zaraz będę szedł. Już idę, zaraz.
Skończyły się rurki. Ty, Mateusz, jeszcze chcesz ulepszenia? Ile potrzebujesz? Nie, na razie mi tylko to jedno było potrzebne. To teraz dla mnie. Jedny, ostatni będę miał ulepszenie. Czy używasz tej kuchni? Do pieczenia, czy nie? No, chciałbym jej używać, ale nie mam jak. Bo nie mam z czego robić. A co? Chcesz coś pogotować nam? No, ja przygadnę. Możesz wziąć na razie. Kamil mięcha poprzywozi wszystko. Jak on woli tobie zawozić to jedzenie niż mi. To coś tam zrobię. To ty będziesz gotować. No ja nie wiem, kiedy ja miałem dostawę jakiegoś mięsa albo warzyw. Nic nie było. Szefu nie jest odgotowany. Nic z tego nie robiłeś, no. No jak nie? Było jedzenie cały czas. 200 kiełbas wtedy leżało, wszystkie wybraliście przecież. Kiedy? Kiedy to sezone było? No bo wtedy ostatnio dostałem. Już więcej nie dostałem. Zaraz ci przywiozę tam. Przejadę tam. Żelazo zgarnę po drodze. I rurki, no pewnie są. Nie? Są, jakieś tam są. Jedna jest. To co? To ja rurki klepię za resztę. Nie, po żelazo. Coś... Pan tu przyjechał. Mówiłem, że przywiozę. A ja szybciej, bo ten kloty przywiozłem. I zupkę. Kamila wrzuciło. Gdzie? Korda? Tak. Mówi się trudno. Boże, jaki tam jest szum. No kurde, żeś mi zaparkował to. No nie mogę. Ładuj ten pan. No nie, no weź odjedź, no. Na chwilę. Wyjazd. Chcę zobaczyć, jak tym się jeździ. Gdzieś tu się ładuje ten. Myślisz, że to na węgiel też jest? Wydaje mi się, że tak. O kurczę. Fajnie jeździ. Spalił maszynę, ty. Ja ci zawiozę, to spokojnie. Ale fajny dźwięk ma, nie? Tak. Jak gaśnie, nie? Chcemy Kamilowi pokazać, nie mów mu. Czekaj. Już wyszedłem. Piecy górę. No gdzie wyszedłeś? Przecież miałeś ten. A miałem ci jeszcze sklepać. No. I to już chodzę. Nie mam gdzie węgla odłożyć, czekaj. Opa, ty, widać jak układasz. Fajne. Nie? No to może nie wiem. Te wózki jakieś po prostu zbugowane albo nie wiem. Hmm. W tych wózkach też powinno być. To jedźmy. Fajnie. Tej, ale jak to jest? No a tutaj? Kurę macie nową? Ty, jak to zasuwa fajnie. Prawie spadłeś w ogóle. Nie wiem. Ole, jak kopci ty. Bo to już zanieczyszczenia robi. Węgiel to jeździ? No. Na węgiel, no na węgiel. O panie, jaka ciężarówka. Fajny dźwięk ma. Ty no, a ja nie słyszę. Co ty?
Wejdź, wyjdź i wejdź, to nie było. O, no teraz zaczął wchodzić. Ty no, jak chodzi. Ty no, kozak. No to jest fura, a nie te kurde wózki. Pożal się Boże. Krzy takie za samochodem. To samochodem można nazwać. Masz towar jakiś? Bo ma kierownicę. No ładuj. Patrz, towar, ładuj. Jak załaduje towar, fajnie wygląda. O panie. Czekaj, załaduję na razie na maksa, co? Zobaczymy, bardzo dobrze, będzie widać co kradniesz, będę z okna mógł patrzeć. Nie, ale tylko tyle, więcej nie pokazuję. Załadowałem na maksa. Ci przyklepię te narzędzia. Idę już. Czekaj, nie ta zakładka. Bo ktoś chce się karnąć? Ja bym chciał, nie ma czasu. No fajnie wygląda. Zostaw autoryzację. Co zostaw autoryzację? Masz ten. No zostaw. Zostawię ci tu ten piecyk. A co z tymi rurkami? Będą się tam robić? No, coś tam się porobi, ale niedużo. Później w międzyczasie może wejdę coś klepnę. Teraz nie mam czasu. Zarobiony jestem. Ty wziąłeś te kloty w końcu? Nie. Jakie kloty? No, a gdzie są? Kolejka. Do potem. Zakład zamknięty. To wrzuć cześć, tutaj. Cześć. Cześć, cześć. Gdzie? No tu wrzuć do Kamila. Ja no tam masz dostęp, że u mnie. O, okej. To. O, kiełba. Zupy też bierz. No teraz ty smażysz. Tak. Ja teraz będę zupy po jedzenie też przychodzić. No ja w sumie nawet lepiej, żebyś ty miał, jak ty masz warzywa. O tak, tylko mięso od Kamila byś brał. O tak, to musicie mi dawać i warzywa, i mięso. Ty, to światło ma w tunelu. Widzisz, jak świeci, czy nie? Poczekaj. No. Czyli no ma światło. Chcesz się karnąć? Cześć, idę zobaczyć zanieczyszczenia, czy się robią. Ja też chciałem zobaczyć. Air? Nie, nic nie ma jeszcze. Że to trzeba by było chyba cały czas jeździć, żeby coś się pokazało. No, wydaje mi się, że ten, że nie robi aż tak. Z takiego czegoś to chyba nie zrobisz. No, trzeba by było chyba cały czas jeździć i dużo tam, naraz. Czekaj, ja to mam w ogóle napisane. Gdzie to było? Status CO2 plus 0,26 na godzinę. No to może za godzinę będzie kiedy, widać trochę. Na godzinę, kiedy jest włączone. No ale te zanieczyszczenia też chyba się oczyszczają powoli, nie? Przez rośliny. Pewnie tak. Znaczy wtedy rośliny obumierają, szczerze mówiąc, bo to tam jest przecież tam. No ale... Kurde, jak to śmiga. Fajnie. To jest też taki furmanek prawie. No. Kamil zostawił więcej jeszcze razy, to bym wam też zrobił, ale... Teraz zwijam swój motorek stary. Już niepotrzebny. Dobra, ja ustawię te deski, niech się robią. Trochę ich wyjdzie w sumie. Cześć, zaraz mogę ci jeszcze powiedzieć, ile tego wyjdzie. Tu mam. Dobra. Teraz mi się dopiero jak zrobiłem ten pojazd ulepszenie zrobiło. 135 desek będzie. Cześć Osubober, witam w Darkness. Cześć, cześć. Co za Minecraft? Echo. Troszkę bardziej gra rozwinięta i całkiem ciekawa. Powiem tak, ile my gramy w to Echo? Ale jakieś... O, może na Steamie zobaczę, czekajcie. Zobaczę na Steamie. Normalnie widać jak ten, jak najedziesz na te kółka w prawym górnym rogu. Gramy 75 godzin, ale tam trochę serwer jeszcze chodził, teraz już przełożony, więc podejrzewam, że jakieś 50 godzin może będzie? Może nawet trochę mniej. I dopiero taki pojazd mamy. Pierwszy udało się zrobić i to bardzo długo, naprawdę trzeba
kilka zawodów jest tutaj, trzeba współgrać, zbierać materiały i takie tam i rozwijać technologię. Przy czym można niechcący katastrofę ekologiczną spowodować. No fajnie brzmi. No kurde, kawał maszyny. Dobra. Bierzemy się za robotę dalej. Mamy coś żelaza i jedną rurkę. No ale tylko jeden. Kurczę, bo ja mam tylko jedną. No właśnie, już więcej nie zrobię. Gdzie ta rurka? Jeszcze nie tam chyba rzuciłem. Gdzieś zirytował post WWF? No to nie wiem, nie słyszałem, nie widziałem. Co tam? Ciekawego? Pisali? Że aż zirytowało. Słuchajcie. Ja to żelazo użyłem, no tutaj. I ta jedna rurka też powinna być tutaj, nie? Narzędzia pozabierać stąd. Tak, i magazyny też. Okej. Okay. Żegluga lądowa jest nieopłacalna i nieekologiczna. Też tak się czepiają. Teraz te ludzie się wszystkiego doczepią, nie? Z kim się zaczęły robić w końcu? Ty, gdzie ja tą rurkę włożyłem? Nie wiem. Ale mam tutaj te tłoki. To jeszcze zabieram. Nie wiem. Bo może mi tej rurki brakowało i ją od razu wciągnęło. Możliwe. Dobra, co ja bym chciał zrobić? Potrzebuję znowu zrobić silnik. Żeby zrobić silnik. Gwoździe, płytki, boilery, płytki przede wszystkim, na początek, 10 płytek, i tu też 10 płytek niech się robi. Tych śrub. To mi niepotrzebne. No, tych śrubek to więcej potrzeba. Wiem, ich się zrobi? Nie jest napisane nawet. Może jeszcze 5. To po 4 na jeden tym wychodzą to. Będzie git. Ale dużo płytek, kurczę. I tyle żelaza nie będę miał. No w sumie ta gra jest fajna nawet, jeśli chodzi o ekologię. No ale tu nie ma statków, o. Także... Ciężko to porównać w sumie. Znaczy, chyba nie ma statków, ale chyba nie będzie. Among Us? No właśnie, kurczę, najgorzej. Dopiero taki pojazd nam się udało zrobić, więc nie jestem pewny tam, co dalej będzie w technologii. Dopiero rozwijamy się w mechanice. No ale chyba, nie wiem, nie widziałem tam statków przynajmniej. Tak sobie lukałem po necie, czy są gdzieś. Trochę piachu poszło stąd. I zobaczcie, jak to wygląda. No, fajnie taka plaża, ten. Jest taka dziura wyżłobiona. Jak duży jest świat? Coś takiego. Tu jest mój domek, tu ma Kamil, tu ma Matthew. Patryk ma tutaj, się wybudował.
No i tu jest już druga strona. Nie jest taki duży. Jakiś ogromny czy coś. No ale wystarczający, szczerze mówiąc, tak mi się wydaje. Nie. Powiem, że jakbym miał gdzieś naprawdę szukać jakiegoś biomu gdzieś daleko, to też by było ciężko. Bo tutaj na przykład jak kopiemy ziemię łopatą, no to możemy tylko jedną sztukę wykopać. Nie możemy więcej, a... Chyba, że bierzemy z magazynu, to możemy po 10. Albo na wózek. Nie mam wózka, kurczę, gdzie jest wózek? Może być większy? Tam gdzieś podobno w ustawieniach było ze zmianą świata, ale my generowaliśmy sobie taki typowy. Podobno jest, ale no nie wiem, na 100%. Gra jest w Early Accessie oczywiście jeszcze. Ale bardzo dużo rzeczy już jest. I od 2 lat jest rozwijana, na to wychodzi cały czas. Ona w 2018 wyszła tak w ogóle do Early Accessu. Jak wydają mechaniczne ulepszenie, już będzie dobrze, tylko teraz tak. Mógłbym je wmontować tam. Bardziej potrzebne jest tutaj. No to, ale to można przekładać niby, tylko musiałaby się robota wykonać tam, przełożyć tutaj i tak w kółko, nie? Jeżeli chcecie, co jest tylko u mnie, to mówcie, sprzedam wam z niezłą przebitką. Nie ma nic u ciebie, co my nie mamy. Ty nie masz takich rzeczy, jak my mamy, powiem ci szczerze. Wtedy to masz postawione. Co to tutaj jest? Zanieczyszczenia zeszły. That's player activity, to ja wiem. Gdzieś jeszcze było, żeby zobaczyć sobie te property. Czemu to jest inny kolor? O co chodzi? Podomki robisz, czy co? Dobra. To mam. Trochę godzinka, bo zaraz na gotika idziemy, nie? Dzięki diabeł za prezencik, subka, żywik dla ciebie. Dzięki wielkie. Dla Patryka. Że będzie więcej miejsca. Borg, depression, solid ground. To z prądem, czy to na prąd jest podobno? Nie wiem. Okej. Okay. Ale to możesz odklejmować i wtedy papiery dostaniesz z powrotem. Lewym naciskasz, żeby odklejmować, a prawym się klejmuje. Jest upgrade'ik w końcu. No i dobra. To są tańsze rzeczy o połowę i szybciej się robią. Także na przykład tutaj teraz 2 bojlery potrzebuję, nie jeden, nie 3. Tak, nie tak łatwo będzie je zrobić. Ale niech się robią.